będzie eliminował Zaka, to chyba jest Kasper. Koniec, to bo Miko nie będzie w stanie tego przeżyć. Kwadra dla Waeny! I tak to się kończy! Ten temat zawieśmy, bo Waena będzie wyłapywany na datuje K-Team i nie wiem, czy to nie będzie po prostu pierwsza krew ta Syndra. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, biorąc pod uwagę punkty zdrowia Lisanga, ten zultowany przez Waenę, ale to oznacza, że trochę zasobów już poświęcone przez Exit. Świetne wejście od K-Teama w połączeniu z Katrą, ale po prostu nie ma tutaj żadnego follow-upu, nie ma obrażeń. Lisang, pamiętajmy o tej sytuacji, jest bez flasha i upadnie po prostu z rąk Damkeksa, który dokonuje dobrej decyzji wchodząc w przeciwnika. Dobry stun również od Waeny, przedłużenie od Xeonera i to będzie kolejna ofiara. Nie! To Miko, który zgarnie eliminację. Katra finalnie upadnie, a Smok... Chyba nikt się nim nie zainteresuje. Na topie Zora, jakiś flash do przodu. Jaken, czy on próbował go tutaj po prostu dajwować? Ten Jax cały czas stara się... Ale solo kill, powtórzę. To jest ciekawe. No, mogą być kolejne kill, o których właśnie mówimy. Na dolnej alejce, tam wyłapany poza pozycją K-Team. Odskoczy, ale to jednocześnie odsłania Miko, który robi sporo damage'a z tym Gale Force'em. Wow. I będzie w stanie wykluczyć Xeonera. Oni zdecydowali, że poświęcą nawet wieżę ze środka kosztem Smoka, aczkolwiek w pięciu Exit na nich naciera. Pamiętajmy, że nie ma tutaj Lisanga, on będzie starał się dołączyć do drużyny, ale to świetna kradzież od Xeonera. Miko nie żyje! Również Miko, który został one-shotowany przez Waenę. Gameplay button odpalony. Katra również zaraz podzieli jego los, tak samo Zora, KNF. Zaczynają prowokować Nashorem, tylko pamiętajmy, jak trudno robi się Nashora przeciwko Zakowi. Ten się napina, będzie wskakiwał. 1900 punktów zdrowia, K-Team odpala Ultimate'a, 1200. Kto go weźmie, to Xeoner, ale być może KNF będzie w stanie wygrać walkę. Zora wskakuje głęboko, w międzyczasie wykluczony już Xeoner. Lisang, tak jak mówisz, odpalony, odpala Realm Warpa. Waena wzięty na celownik przez Caitlyn. Ace in the hole anulowany, ale za chwilkę powinno wrócić z cooldownu. Wydaje mi się, że Waena po prostu jest martwy. To Nashor za trzy ofiary. Czy opłacało się? Jeżeli nie mają zamiaru dać nam odpowiedzieć, oni od razu podchodzą pod tego Smoka. I co najważniejsze, jest w tym teamfajcie Lisang, jest w tym teamfajcie również Jaken. To agresywne podejście, to ultimate ze strony Katry, który zostanie trafiony, to Jaken, który jest mocno obijany. I ale cały czas ta kurtyna, który czekał ze swoją kurtyną do samego końca, tak jak powiedziałeś, Tomku. Warto odnotować, Raiden Virtue wróciło właśnie z cooldownu K-Team, za chwilkę będzie miał dostępną erkę. Drugi, trzeci dla Jaxa, to byłyby te pułapy, ale świetne wyłapanie od Waeny, tak jak mówisz, Katra oraz K-Team. Doskonale tutaj zamknięci w pułapce i to już jest martwa Lux. To będzie również martwy Zak, a co za tym idzie, double kill dla Jakena i potencjał na Nashora. No brak Smite'a może oznaczyć, że to sprowadzi nam się do bardzo dziwnej zagrywki. Lisang będzie odcinał Waenę. Jest wejście od Zory, spójrz na te obrażenia. Martwy już jest zarówno Zora, jak i Sleeper. Tylko że Miko zostaje w efekcie sam, a na twarzy siedzi mu ta potężna Poppy. Tylko ona złapana w klatkę, złapana również w trapkę. Miko z dobrym zegarem, Lisang gdzieś za ścianę atakowany. Doskonałe unieruchomienie od Damkeksa. I ten Smok mimo wszystko trafi na konto Exit. To będzie trzeci Infernal i punkt duszowy. Więc Nashor, walka i Smok. I KNF chyba stwierdziło, że po prostu nie są w stanie się obronić, dlatego będą starali się odpowiedzieć czymkolwiek na mapie. Tutaj te długozasięgowe umiejętności, ale świetnie wyłapany Miko. Waena po raz kolejny pociąga za spust. Kasper, o tym wspominałem. To jest gość, na którym możesz polegać, gdy potrzebujesz troszeczkę docisnąć rywala. Robił to na Irelii, robił to na Akali, robi to również na Syndrze. To nie była łatwa gra dla niego, ale możliwe, że jego zagranie, wolę to określić, ale na razie kolejna zagrywka od Exit, próba wyłapania Lisanga, spowolniony tymi pociskami. Jaken będzie na niego wchodził. Efekt stazy uratuje go przed stunem od Waeny, ale to nie uratuje jego życia. Shutdown na konto tureckiego midlanera, który był zmiennikiem dla Exit. I tyle właśnie zmienił, i tyle świeżości wprowadził. Double kill już w tym momencie. Damkeks w międzyczasie będzie eliminował Zaka. To chyba jest Kasper. Koniec, to bo Miko nie będzie w stanie tego przeżyć. Kwadra dla Waeny! I tak to się kończy. Absolutna dominacja ze strony Exit. Było sporo znaków zapytania wokół tej drużyny, wokół tego draftu.